Dziwi cię to, że nie ma nowych filmów na kanale? Kliknij dzwoneczek, by być na bieżąco. Yo, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, ja jestem Dżingis, a to jest Farming Simulator. W ogóle gra coś tutaj, jakaś muzyczka w tle. Jakoś nie słyszę, nie widzę, żeby ktoś nam tutaj grało. Coś nam grało, więc zaraz ja to naprawię. Wszystko? Nie, no coś gra. O, coś jest. Strasznie cicho. O, może nie tak za bardzo cicho, ale... Ale już naprawiam. Czyli typowa rolnicza muzyczka. Słuchajcie, dzień żniw rzepakowych. O, tam będziemy sobie zaraz jechali, będziemy wszystko ustawiali, będziemy tutaj kosić to pole numer 6 z rzepakiem. To są pierwsze takie pełnoprawne żniwa, pełną gębą. W ogóle w nocy nie zamknąłem bramy, dobrze mi niczego nie podprowadzili, dobrze mi roweru nie ukradli, kurde. Czego on tutaj stoi? Chodź, ja cię przeniosę gdzieś. Ej, chodź, chodź rower, idź tam, cię schowam gdzieś, bo ktoś cię ukradnie i w ogóle w krzaki go wrzucimy, nie? O, krzaka go nie widać, nie? O, patrzcie, nie widać, dobra. Schowałem rower w krzaki, co w ogóle za kaś? Dobra, nieważne, tak, przygotowałem na razie przyczepę jedną, ale to jest słabo i lepiej by było mieć dwie przyczepy, tylko że ciężej by było z rozładunkiem tutaj, prawda, bo tutaj trzeba fajnie sobie cofnąć i by było ok, żeby było ok. No i przygotowałem wariata, czyli wariata z tym wielkim to, a wielkim, zobaczcie, headerem. Header mam nie od tego, co trzeba, bo się pomyliłem, jak kupiłem, bo od Casey'a, Casey chyba. A ja mam Massey'a Fergusona, ale pasuje, działa. Podmienimy, jak będę miał kasę. A w ogóle zobaczmy, ile kosztuje. Sklep. Żniwiarki. No, dawać. Nie kasę, nie. Wstecz. Musimy wziąć do Massey'a. Szukajmy Massey Ferguson. Tu jest. To jest żniwiarka 7,6 metra szerokości. Ja patrzyłem, wiecie, wcześniej po kolorze i dlatego mogłem się pomylić. O, jest Massey kolejny. 10,7 metra. Tylko ciekawe, czy ona jest na wózku, czy nie, bo to by był problem. Ja mam chyba 14-metrową, mi się wydaje. Co ja zrobiłem? Wstecz. Boż. Dobrze. Czy ja nie mam takiej? Ta ma 10,5, ta ma 10,7. Patrzmy dalej. Mamy jeszcze inną. 12,2. 13,7. Myśmy chyba tą kupili. Tak, to wiecie co? Ale jakie ja tutaj przytarmoszę? Nie, ona mi się pojawi tam. Dobra, robimy tak. Musimy sprzedać garaż, żniwiarkę. To w ogóle do Casey'a ja mam wszystkie żniwiarki, a nie mam do żadnego do Massey'a Fergusona. Jak to jest możliwe? Jak to jest w ogóle możliwe? Nie, no miałem jedną taką składaną, na pewno fajną. Że ona była zielona, no tak. To dlatego. No to sprzedamy tą. Sprzedaj. Tak. Okej, okay, i zobaczmy, wyjdźmy ze sklepu. Nie mam już, widzicie, nie mam, dobra. To to chodziło, żebym nie miał. I teraz wchodzimy do sklepu ponownie. Żniwiarki przewijamy najdalej jak się da i szukamy ostatniego Massey'a. O! I to jest, zobaczcie, do pszenicy, do owsa, do rzepaku, do czegoś tam jeszcze. No dobra, nieważne, okej. Okay. I ona kosztuje 58 tysięcy, troszeczkę. No dobra, no wybieramy.
wybierz. Nie mamy dostępnych ulepszeń, nie możemy jej pomalować. Koszty wstępne. Ojej, kup. Tak. 121 tysięcy na koncie. Słabo! Słabo, dobra. I teraz trzeba by było tylko zresetować narzędzie, czyli wziąć, wejść na mapę i szukać tej żniwiarki, czyli tego headera. Trochę tego mam, nie? Nie, to nie ta, to nie ta, to jest ta. Dobra, resetuj. Tak. Dobra. I pojedźmy, zobaczmy, czy ona tam jest, gdzie powinna być. A, sygnał odpalania samochodu, znaczy silnika. I jedziemy naszym kombajnem. Jedziemy po nią. Kurde, wydałem kasę znowu. Niepotrzebnie. Zobaczymy. Znaczy, potrzebnie, bo jest potrzebne. Nie. Jeżdżę nie z takim headerem, z jakim trzeba. No, trudno. A już teraz mamy taki, jaki potrzebujemy. I jedziemy po naszą żniwiarę. Ona gdzieś o tam musi stać. O tam. Żebym ja jajka przeszedł i zebrał, co? Zobaczcie, co się dzieje. Ja jajka. Dobra, chodźcie. Zbieramy jajka. Ale żeście nanieśli tych jajców. Tragedia wręcz. Że ja nie mam tutaj kogoś, kto bym tutaj chodził i zbierał te jajka. A w krzakach jak? Też żeście pracowały trochę kury, czy nie? No nie widzę, żebyście w krzakach pracowały. Widzicie, w krzakach wam jest niedobrze. Nie lubicie, jak ludzie być w krzakach. A szkoda. Dobra. Siatka to taka pusta tekstura, zobaczcie, trochę też słabo to jest. No ale cóż. Nie możemy mieć wszystkiego na idealnym poziomie. Dobra, wracamy. Wracamy, wsiadamy, jedziemy po... O, wyrobiłem się. Po naszą żniwiarę. No tu powinna być... Ciekawe, czy ona jest na wózku. To jest najgorsze. Bo jak ona leży normalnie, jak ja mam z nią ruszać? Ona ma w cholerę... widzicie? Długości. Czy to jest największa? No tak nie wygląda wcale na taką olbrzymią, porównując z tą, co ja miałem do tej pory. Poczekajcie, nie, nie, tak. I teraz tu. Aha, dobra, tak. I teraz do tyłu i jesteśmy na wprost. No jest okej, dobra, podjedźmy. Przyłączmy ją. Też nie chcę. Przyłączyłaś się, tak? Do góry. No podnieś do góry, ej! Dobra. Czekaj, czy ten wał trzeba... Można? Aha, można. Zobaczcie, możemy montować. No, o, proszę. Czy, jak ja mam takim czymś dużym tam wjechać? To jest olbrzymie. Z drugiej strony samo się podłączyło. Nie, no nie jest to chyba olbrzymie. Aż takie, no ale... No małe to też to nie jest. Opuśćmy. Zróbmy najniżej. Właśnie mi się wydaje, że regulacja tego tutaj bębna, całego walca, to jest potrzebna do tego, żebyśmy jak najbliżej ziemi kosili. Tutaj w ogóle też są jakieś... W ogóle wysypałem. Pamiętacie, jak zbierałem, wysypałem tutaj trochę siana, słomy. Nie. No ale nie, wiecie co, nie, nie. To nie jest dobre. To nie jest dobry pomysł. No właśnie, widzicie? To jest stanowczo jest źle tu. No jak ja mam stąd wyjechać? Ej, no bez przesady. Proszę bardzo. Halo. Nie ma w tym nic zabawnego. Ja się śmieję, ale nie mogę się stąd wydostać w żaden sposób. Dobra, objedziemy to dookoła, pojedziemy przez tamto. Przez tamten wjazd drugi. Co, Maziu? Przez drugi wjazd. Zobaczymy. Jak to się tam uda? Czy przez te krzaki się dostanę? Nie wiem.
Ja nie mogę. Bo dobrze, że przede mnie krzaki są pustymi teksturami. Znaczy siatka też jest pustą teksturą, także to tyle dobrze. O, czekajcie. O, i tu jest problem kolejny, zobaczcie. Jak ja się stąd wydostać? Halo, ja chcę na pole, numer 6. Nie mówcie, że wózek muszę kupić jeszcze. Którędy ja mam tutaj się wydostać? Nie mogło być tam jeszcze pół pustej tekstury. Tędy dokąd ja dojadę? A może tędy się wydostanę? Czekajcie, tu jest coś dobrego. O, tutaj jest dobrze. Nie dobrze, bo tam jest wąska brama! Czy ona jest na tyle niska, że ja wezmę ją pod spodem? Uwaga, to jest ryzyk fizyk, ale ja tutaj po prostu... Otwieraj się, tu zrobimy akcję jak w Mission Impossible, proszę zaraz zobaczycie. Zobaczcie jak to się robi, patrzcie jak to się robi. Ja w ogóle szeroki jestem tym kombajnem, ja nie wiem czy ja się tam zmieszczę. A, prawie, dawaj! Jest, brawo Dżingis, nawet udało ci się, okej. Okay. Ha! I co? Udało się. Nie ma. Dobra. To jedziemy. Jedziemy tym kombajnem na pole. Na pewno. Uwaga. Podejście numer 2. Rozpędzamy się. Jest! Dobrze, że tu tekstury są puste. Jak ja się cieszę z tego powodu, bo bym tam w ogóle nie dotarł na to pole. Ale odwalam manewry, no. Wózek muszę kupić do tego, no nie ma wyjścia, no z wózkiem będę to woził. Ja mam też problemy z zamontowaniem tego na wózku, wiecie? To jest... Oj, było coś dobrego, się coś stanęło. No jedźżesz normalnie po tym. Tutaj powinniśmy się zmieścić chyba. Chyba, żeby nie na pewno. Ale dobra, ale co, jesteśmy, nie? I co, w kółko. Napierdzielamy na początku w kółko, bo to nie ma co nawet się zastanawiać. Więc rozłóżmy nasz kochany kombajn. Rozłóżmy go. Kupimy narzędzie. X, rozłóż kombajn. Dobra. Tu nie możemy, nie mamy pokosu słomy, bo tych nie wykorzystuje się rzeczy. Więc kolejna rzecz, której nie będziemy mogli sprzedać i to też trzeba przeliczyć, wiecie, wszystko, czy ziarno nadrobi, to zobaczymy. Bo tu jest, wydaje mi się, że rzepak nie był dobrym pomysłem, ale się wszystko okaże w praniu. Opuszczamy, załączamy kombajn. Halo, start. A tu znowu czy? Tu, B. Jest. Czekamy, jak on się rozkręci. I jedziemy. Nie mamy co tutaj się zastanawiać. Jedziemy dookoła pola. Tu zaczęliśmy. Na tym wjeździe. Nie od głównej drogi tam. Tutaj taki wąski, ale również dobry. Wjazd. Jedziemy. Zobaczymy, ile tego rzepaku uda nam się nazbierać po takim nawożeniu. No. A i dziękuję wam serdecznie wszystkim za komentarze. Wreszcie mnie tutaj wyprowadziliście z moich błędów, z tego co ja myślałem, że ja dobrze robię, a źle robiłem. Jeżeli jest to ciemno-niebieskie, to znaczy, że pole jest nawiezione w sposób maksymalny i nie ma w związku z tym czym się przejmować, tak? Tylko i wyłącznie trzeba dalej prowadzić pracę i okej. I tyle. No i więcej nic. Tu będzie. No nie wiem. Zobaczymy, no. Prędkość zbierania tego rzepaku nie jest jakaś tam strasznie wielka. I nie jest zatrważająca. No i zobaczymy, co będzie dalej. Czy mi się tutaj cokolwiek uda zrobić i cokolwiek... jakoś zarobić większą ilość kasy. No, ale też będę musiał niedługo zastanowić się nad wyprzedażą tych wszystkich swoich
nasion oraz no, zbierać znowu jak najszybciej trochę kasiory po to, żeby kupić kolejne pole, bo jedno pole obrabiane, no to jest, powiem wam szczerze, no trochę słabo, nie? Z tą gotówką. Zresztą codziennie wydaje ponad 5 tysięcy na utrzymanie maszyn, a wiecie jak jest, no. O, dobra, mówię tak, czekajcie. Znaczy ja mogę żniwiarkę, czekajcie, inaczej uruchomić, weźmy tak. Mamy tutaj ten, nie mogę ją podnieść tylko. I coś jeszcze. Opuścić pojazd. I pokos słomy, no to... Wiecie co, ja spróbuję wyłączyć pokos słomy. Ale to nic nie da, bo jak tak, wyłączę żniwiarkę. Wyłączyłem. Zatrudnić mogę pracownika. Zmieńmy narzędzie. Widzicie, nie mam możliwości włączenia teraz. Opuść żniwiarkę. Zmień narzędzie. Wyłącz silnik. Zmień prędkość. Aktywuj tempomat. Nie ma możliwości. Więc nawet nie będzie. Czyli nie ma słomy podczas żniw w rzepaku. No, tak jak mówiłem, że nie ma. W takim wypadku, dlaczego ja tak muszę robić nisko ziemi? No to raczej nie. No, wydaje mi się, że blisko ziemi to trzeba wtedy, kiedy ma się już tą słomę, tak? Jak to tak ze środka wygląda? Tu kolejny wjazd na pole. Zmieńmy troszeczkę kamerę. No, no nie bardzo jest tutaj do patrzenia na prawą stronę, czy wszystko zbieramy. No mamy 5 ton już. Zaraz z pewnością będzie potrzebny tutaj przyjazd z ciągnikiem po odbiór. Jeszcze nie, znaczy jeszcze nie tak dokładnie, jeszcze 4 tony załadujemy. Du, fajna muzyczka, lubię. Widzicie co, podczas takich rzeczy, podczas takich gier jak Farming, czy też Eurotrack, czy też inne, ja lubię taką właśnie muzykę spokojną, która mnie relaksuje bez jakichś tam zbędnych unc robienia, nie? Także ta jest fajna. No, zawróciliśmy, jedziemy teraz właśnie już wzdłuż drogi głównej, także zbliżymy się, to jest tak jakby ostatnia, ale to długa prosta, ale ta prosta naprawdę jest długa. Ona jest totalnie długa. Tak zastanawiam się, czy czasami z tego pola nie zrobić jakiegoś bardziej takiego kształtnego. Bo przypominacie sobie, ile mi to zajmowało oranie i kultywowanie. Sianie zresztą też nie było proste na tym polu, ale jakoś poradziliśmy sobie. 8 ton, 8 tysięcy litrów załadowane już. Dojechaliśmy akurat do tej bramy wjazdowej z tej głównej drogi. W tym zbiorniku ciemno, no tak, no bo rzepak to takie ciemne ziarno. Zresztą ja bardzo lubię olej rzepakowy, nie wiem jak wy, ale ja lubię, a mój kolega, powiem wam, miał swojego czasu taką własną, nie wiem, tłoczarnię, tłocznię tego oleju, można powiedzieć. I jak przychodził ten okres zbiór tego rzepaku, znaczy ja tam też miałem takich znajomych, mam zresztą w sumie tych znajomych na wsi, tam pojechałem, kupiłem niewiele tam, 2 worki tego rzepaku, czyli 100 kilo. I żeśmy w tej tłoczni tłoczyli ten sobie rzepak na święta, święta Bożego Narodzenia. Jest naprawdę na rzepaku, weźcie sobie na oleju rzepakowym, spróbujcie sobie usmażyć na przykład pierogi z grzybami i z kapustą. No kurde, no miód w gębie. A ja znowu o jedzeniu. Ale miód w gębie wam powtarzam, naprawdę nie oszukuję was, jest miód w gębie. I jeżeli jeszcze żeście tego nigdy w życiu nie spróbowali, to nie wiem, na co czekacie, musicie spróbować. Olej rzepakowy i smażone pierożki z grzybami, z kapustą na tym oleju, no coś pięknego. Zresztą śledzie na przykład w oleju rzepakowym świetnie. No i dokończę wam to tutaj opowiadanie. Właśnie tam z tym rzepakiem sobie tam przyjechałem do niego, żeśmy się wzięli, on tam pouruchamiał te maszyny. Już tego nie ma zresztą teraz, bo pozbyli się tej tłoczni. Ale pouruchamiał tą maszynę, żeśmy wytłoczyli sobie troszeczkę tego oleju rzepakowego. No i do śledzików, nie? Do śledzików, chlebek. No i jak wiadomo, że rybka lubi pływać, więc musieliśmy przetestować również działanie tego oleju podczas spożywania innych napitoków niż tylko jakieś tam... Aha, no właśnie, koniec. 12,5
tysiąca litrów. Dobra, rozkładamy. Czekajcie, tak my się ustawimy troszeczkę na tak, żebyśmy nie spowodowali zniszczenia za wielkiego. I otworzymy open rurę. I musimy się przesiąść do ciągnika. No i jak żeśmy spożywali, to ja wam powiem, że no naprawdę, no rewelka. Wiecie, jeżeli oglądacie, oglądają to ludzie pełnoletni, to powiem wam szczerze, olej rzepakowy, kurde, ze śledzikiem, świeżutkim takim, płatem śledziowym, tam troszeczkę i z cebulką. Troszeczkę on sobie tam poleżał, także nie żeśmy tam na świeżo, no ale tam z godzinkę, dwie, żeby przejść tym olejem. I do tego odpowiedni napitok i jest okej, no. Zresztą ja lubię proste potrawy, naprawdę, lubię proste rzeczy. Dlatego też, jeżeli idziemy na jakiekolwiek wesele, to ja bardzo lubię bliskość tego stołu wiejskiego teraz, nie? Tych ogórków tam, tego chleba takiego, takiej pajdy, bocz, który tam jest. Ja to dookoła przyjadę, ja nie będę jechał tutaj po rzepaku, nie chcę go. Nawet wiem, że go nie zniszczę, ale nie chcę. Po prostu jadę tak dookoła, żeby to było dobrze. Także uwielbiam. No i bimberek, nie? W beczułce. A jak ktoś jeszcze robi ten bimberek dużo, dużo wcześniej na taką imprezę i przykładowo zlewa to i trzyma to w jakichś beczkach dębowych, jakie to ma fajny smak, no, to jest naprawdę, no. Zaraz ktoś powie, jak bimber może mieć dobry smak? No może, no. Ja lubię, wolę bimber, powiem wam szczerze, od czystej wódki, no. Po bimberku nie mam ani kaca, ani niczego. Jest okej. Okay. A jak to mówią, święci garków nie lepią, w związku z tym Dżingis też od czasu do czasu sobie lubi zabalować, no, na jakiejś imprezie, czy też na jakiejś, nie wiem, no, gdzieś tam, no, tak powiem, no, gdzieś tam, nie? W ogóle to jest sobota, jak wy to oglądacie, ciekawe, czy ktoś właśnie na ostatki się poszedł. Ja zresztą nie wiem, czy będę w tym czasie na ostatkach gdziekolwiek, czy nie, jeszcze nie wiem, dlatego, że trzeba by było to otworzyć plandekę, prawda? Bo plan był, że mieliśmy tam się gdzieś tam niby udawać na jakieś ostatki. Ej, Dżingis, no nie myl tych kierunków z tymi kołami, proszę cię, no tak musisz zrobić, nie masz wyjścia, no. I teraz tu troszeczkę w tą stronę, bo zaraz uciekniesz. I odrobinę i rozładowuj, no. Ale, no syp. Tak to wygląda, jakby to na sam początek miał sypać i dużo się może rozsypać, więc jeszcze raz to będzie tak, nie, w tą stronę, tak, dokładnie. Teraz prostujemy. O, jest dobrze, tak ma sypać. Więc wysiadamy, idziemy do kombajna, no i musimy rozpocząć. Dlaczego on nie chce sypać? Halo. Nie, no... Rozładuj. Gdzie jest? Aktywuj. Home, wyłącz, schowaj, zmień narzędzie. Przenieś rurę nad przyczepą. No przecież ona jest nad przyczepą. Może wystarczy odpalić, bo może... Właśnie, przecież nie będzie wysypywało bez pracującego. Start Unladic R. No, dobra. No to sypiemy. 12,5 tysiąca litrów. Przyczepa ma 20 tysięcy litrów pojemności, więc jeszcze troszeczkę pójdzie. I zobaczymy, ile zarobimy. Mamy w tej chwili 121 732. Zobaczymy po pełnych żniwach. Przykładowo mamy 122 tysiące. I jest ok. Zobaczymy, jak to będzie dalej szło. I cały objazd dookoła tego wielkiego pola i mamy jeden kombajn, sprytnie prawie cały już. A za chwilę dalej, za chwileczkę dalej pojedziemy i kolejne rzeczy. Jeszcze zrobimy kawałek przejazdu i ja się będę z wami żegnał, po prostu żniwa sobie już dokończę sam, żebyście tutaj się nie męczyli. Zresztą powiem wam szczerze, że kurde, muszę też i te live'y zacząć robić z tego farminga, bo to jest fajna gra, no. To jest naprawdę fajna gra, taka, wiecie, do odstresowania, do tego, żebyśmy sobie tutaj posiedzieli, pogadali ogólnie i jest okej, fajnie. Dobra. Jedziemy. Teraz dojedziemy, zakończymy pierwsze okrążenie tego pola.
nie chcę zatrudniać pracownika, bo oni tylko po prostej linii jeżdżą. Oni jakoś tak nie patrzą, że zostawiają po bokach coś tam. A jakbym go tutaj zatrudnił, to on by zapierdzielał po prostej linii, a ja bym miał tak czy inaczej poprawki z tej jego jazdy i z tych jego tutaj żniw, więc no nie chcę, po prostu nie chcę. Obrobię sobie to pole sam, a co? I zaoszczędzę przy tym troszeczkę pieniążków i wszyscy będą zadowoleni. Dobra, lecimy, dojeżdżę już do końca. Wiecie co, jednak tak widzę, że chyba może te plony będą faktycznie tak dobre z tego tutaj pola numer 6 zasianego rzepakiem. Ciekawe ile tu faktycznie zarobimy kasy. Dobra, jesteśmy po pierwszym okrążeniu, moi drodzy, to wjeżdżamy na drugie okrążenie sobie. Byłby to, o, tak sobie wjedziemy, może tak być, chyba tak można wjechać. No. Wolę to dookoła tak obrobić, żeby tu było naprawdę więcej miejsca. Jak skończę już ten drugi przejazd, to już to będę miał tyle miejsca, że spokojnie sobie będę mógł zawracać bezpośrednio już na poru, nie wjeżdżając w krzaki czy też w drzewa. I będzie okej, no. I wtedy sobie już będziemy jechali tam i z powrotem i będzie dobrze. No, tylko, że kurde, no ładnie się zaczyna zapełniać, no to już mi się zaczyna podobać. Zarobek może być naprawdę przedni i okej. Okay. Tak, następnym planem, jaki tutaj jest, to jest wykupienie pola, gdzie jest łąka, no bo potrzebujemy trawy na siano, na to, żeby robić kiszonkę, żeby mieć czym karmić w ogóle zwierzaki i pierwsze zwierzaki, które bym zatrudnił, to w sumie najbardziej takimi najmniej wymagającymi zwierzakami są chyba owce, bo one się tylko pasą. Wystarczy im wodę dawać i produkują wełnę, którą możemy też później sprzedać, nie? Ale zobaczymy. Na razie nie chcę jeszcze w 100% mówić, co będę hodował i jak to będzie wyglądało ilościowo, bo sam tego nie wiem, to muszę usiąść sobie na karteczce, rozpisać, przemyśleć i wtedy będzie okej dopiero. A ja jestem strasznie przeziębiony. Także bardzo was serdecznie przepraszam za mój głos, za moje pociąganie otworem nosowym. To jedziemy tutaj, wycofajmy się teraz troszeczkę, bo już nie obrócimy tak i jedziemy dalej, jedziemy. Połowa znowu już jest załadowana, więc zaraz pewnie będę musiał tutaj się przyczekować z przyczepą, ale już nie uzupełnię do końca na 100%. Będę musiał wysypywać. No i niedługa akcja na pewno sprzedaży wszystkich naszych zapasów rolnych, bo muszę mieć z czegoś kasę. No. Jedyną rzeczą, którą do tej pory sprzedawałem tutaj, to była ta słoma. Na której też wam powiem, że zarobiłem troszeczkę. Myślałem, że mniej będzie, ale jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Zobaczymy. No i szykuje się premiera tej gry drugiej farmingowej, znowu nie pamiętam jej tytułu, ale wiecie dobrze wszyscy, o co chodzi. W marcu już, ja trochę niezadowolony jestem, że w tym okresie mi nie będzie, no bo tak jak wiecie dobrze, wyjeżdżam do sanatorium od 14 marca do 4 kwietnia. Sanatorium w Szczecinku, znaczy w jakim Szczecinku, w Ciechocinku. Ciechocinku i będę tam się starał doprowadzić troszeczkę do ładu, składu ze swoim zdrowiem. Przez 3 tygodnie zabiegi rehabilitacyjne, troszeczkę diety, więc wrócę znowu pewnie szczuplejszy. A nie dojadam, powiem wam szczerze, że będąc sanatorium nie dojadam. Staram się za wszelką cenę unikać dojadania, bo staram się być na tym obiedzie i śniadaniu, obiedzie i kolacji, które tam przygotowują panie. A dodatkowo jak się jest jeszcze od razu na przyjęciu lekarskim, to też się można z lekarzem dogadać i lekarz przypisze dietę na przykład taką, żeby się troszeczkę zrzuciło z siebie tych niepotrzebnych kalorii. To jest fajne i to jest naprawdę miłe i to naprawdę niejednokrotnie no, wracając z tego sanatorium człowiek się taki czuje na nowo odrodzony i w ogóle, wiecie. Ja tutaj teraz tak pomyślałem, że do końca zapełnię ten kombajn. Podjadę jeszcze tutaj przyczepą do niego. Kichnę, przepraszam.
Przepraszam was bardzo, ale tak jak mówię, no, tragedia. Oj, przez to apsiu to widzicie, zostawiłem. W ogóle jakim cudem mi rzepak wyrósł tutaj? Co on tutaj robi, taki kępka rzepaku? Idziemy to zabrać. No jej, przeziębiony totalnie. Głowa mi zaczyna coraz bardziej boleć, rozkłada mnie, więc najprawdopodobniej dzisiaj, a dzisiaj jest piątek, ja jednak ustalę, czy my gdzieś będziemy szli na sobotę na te ostatki, czy nie. Jeżeli nie, to ja dzisiaj biorę wołem do siebie, do domu teściową i niech mnie leczy i ratuje. A takimi rzeczami, które mi bardzo pomagają, są bańki. Przerywa mi to wtedy momentalnie, w ciągu dwóch dni mnie stawia na nogi. Oczy mi uzawiał. Głowę mi też zaczęły delikatnie boleć, ale to nic, damy radę. Zresztą ja żyję z bólem już od kilku ładnych lat. Dla tych, którzy nie wiedzą, wystarczy, że obejrzą sobie filmy. Film na moim kanale, cała prawda, tam jest opisane coś, dlaczego nie pracuję, czemu jest, na co jestem chory i tego typu rzeczy. I to jest właśnie w tym filmie. Dobra, idziemy. Trochę wcześniej tutaj jakby skończył, ale no... Że tak jakby wydajność jednak wzrosła. Wiecie? Co sądzicie? Bo mi się wydaje, że tak jakby tutaj wydajność jednak tego naszego pola na tym drugim objeździe była większa. Nie w to. No właśnie, widzicie, jak się zacznie już skręcać nie w tą stronę na początku, co trzeba od razu, to ciężko jest później tą przyczepę doprowadzić tam, gdzie się ją chce doprowadzić. Ale jak już się zacznie w miarę dobrze, no to... No właśnie, zacznie w miarę dobrze. W drugą stronę chciałem ją dać. I co, to jest w tą stronę? Tak, oczywiście. Dobra, przesiądziemy się w tej chwili do kombajna. I uruchomimy wyładunek. Otwórz rura. Ja będę musiał się trochę cofnąć. Oczywiście, zobaczcie, ta rura się aż tam ustawia, więc... Więc przesiądźmy się jeszcze raz do tego pana przesympatycznego. O. Bliżej nawet, no. O, chyba będzie dobrze. Tak, na początku się poznanie szerokości maszyn, gdzie trzeba podstawić, później to już jest, wiecie, z automatu. O. Jest okej. Dobra. To co, przesiadamy się znowu do kombajnu naszego i zaczynamy rozładunek, nie? To wejdzie 12 tysięcy, 20 tysięcy powinno wejść. Ja się zaraz udam z powrotem do naszego gospodarstwa i spróbuję to, może nie tyle sprzedać, właśnie, żeby to sprzedać, to muszę wywieźć. Wywieźć do jakiegoś sklepu. Ale wywozić to... No się zastanawiam, czy teraz, czy dopiero po pełnych żniwach. Po pełnych żniwach wywieziemy i sprzedamy to. Na chwilę obecną rozładuję to u siebie w magazynie. No i tak jak mówiłem, ile jest ładowany? 21 tysięcy. Nawet 1000 więcej niż myślałem. Zakryjmy plandekę, żeby nam syfu nie naleciało podczas transportu. Tu jest ciężko pod tą górkę. Ale daliśmy radę. Dobrze, że kupiłem tego typu ciągniki. Jest jednak z większą mocą niż w nominale. To mi tutaj dużo pomaga. I wjedziemy sobie tędy przez te krzaki. O. Krzaki są pustymi teksturami, więc przecież spokojnie można przejechać. I co? I tutaj sobie musimy teraz ładnie wjechać, żeby się rozładować, tak? Tak, dobra. I już do tyłu. Do tyłu, moi drodzy. O, powolutku, nie śpiesząc się, nie wadząc nikomu. Wjedziemy na tę naszą rampę rozładunkową. Czy już możemy rozładować? Tak, możemy. I w ogóle czekajcie, to zanim i to ja sobie wejdę tutaj i sprawdzę stan naszych magazynów.
Zobaczcie, rzepak to jest tutaj. 1990 za tonę? Za tonę chyba. Mamy w tej chwili w magazynie 9708. Bardzo dużo mamy pszenicy, 85 tysięcy. Także no to się będziemy mogli pozbyć. Ale pszenica się pojawiła po ostatnich zbiorach, tak? Żniwach. Więc co? Rozładowujemy tutaj nasz rzepaczek. Wysypał się cały. Przyczepka się ładnie tutaj. Szkoda, możemy zamknąć teraz naszą plandekę, jest ok. No i to tyle, moi drodzy. Resztę ja sobie zrobię poza odcinkiem, czyli przeprowadzę te żniwa sobie dalej już poza nagraniem. I w następnym odcinku singla na farmingu pojedziemy, posprzedajemy większość tych rzeczy. Zobaczymy, ile w ten sposób uda nam się zarobić kasy. A że kolejny odcinek będzie dopiero w czwartek, czyli w przyszłym tygodniu, ja bym miał do was ogromną prośbę, żebyście napisali, na co może znaczyć te zarobione pieniądze? Co jeszcze by się przydało? I od jakich zwierząt zacząć tutaj przygodę właśnie z hodowlą? Bo wydaje mi się, tak jak powiedziałem na początku, że najlepszym rozwiązaniem byłoby, że tak mi się wydaje, ale mogę się mylić, zaczęcie hodowli od owiec, tak? Bo one potrzebują tylko wody, jeżeli mają to zapewnione, to i tak są na pastwisku i później tam jedną trawkę dają nam wełnę. No ale to czekam na wasze podpowiedzi, na to, co napiszecie w komentarzach, a tymczasem dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie, że gry łączą nawet pokolenia i do kolejnego razu. Trzymajcie się. Cześć. Jo.